Cześć! Witajcie na moim kanale. Z tej strony Konik Polski i dzisiaj pokażę wam szczotki dla mego konia. Podzielę to na dwie grupki. Dzisiejszy film będzie się składał ze szczotek dla koni. A w jakimś tam czasie zrobię filmik o kantarach, wędzidłach, siodłach i tak dalej. Serio, jak będziecie widzieć kabel, ale nagrywam to mikrofonem od słuchawek, więc zaczynajmy. Pierwsza jest to taka miękka szczotka. Sorki, że to wszystko brudne, ale nagrywam to tak nagle. Miękka szczotka. To jak ona się prezentuje. Tu macie firmę. A my przechodzimy do następnego. Bum! Jest to metalowe zgrzebło. Tak ono się prezentuje. Stare. Takie kółeczko. Nie bójcie się, metalowe zgrzebło nie krzywdzi koni. Jest trochę wygięte. Przez mojego konia wygięła. Kolejne. Plastikowe zgrzebło. Tutaj macie firmę. Ale możecie znowu nie widzieć. Czekajcie, spróbuję włączyć lampkę. Może, bo chcę zobaczyć, czy będzie lepiej widać, ok? Ok, pewnie lepiej widać. Mamy tu jasno, ale mój telefon robi tak ciemne ujęcia, że tutaj macie firmę. Ogólnie w stajni u mojego konia jest jasno, ale mój telefon po prostu takie ciemne filmy robi. Kolejne. Jest to taka gąbka do czyszczenia, do mycia koni. Kłaki ma na sobie od szczotek. Kolejne. Raszpel. Złamany. Ale jest. Jak ktoś nie wie, co to raszpel, to jest tak zwany pilnik do kopyt. Tym kowal piłuje kopyta. O, sorry za ten kabel, o. Okej, kolejne. Gumowe zgrzebło. Oj, bo mi wypadło, sorry, czekajcie. O, gumowe zgrzebło. Też trochę brudne. Sorry, tak jak mówię, że to jest wszystko brudne, ale nagrywam, w ogóle nie spodziewam się tego, że dzisiaj będzie jakiś filmik. Ale no, ale nagrałam. Nagrałbym coś o koniu, ale konia nie ma w boksie. On jest na pastwisku i sobie je trawę, a ja nie chcę jej przeszkadzać. Okej, kolejne.
nóż do kopyt. O, tutaj jest taka końcówka, co nie? Tutaj. Jak mamy na przykład kopyto, to bierzemy tak, chwytamy tak, nie tak, nie tak, tylko bokiem. Bierzemy po kopycie i przejeżdżamy. Ja wam pokażę, jakie to jest ostre, więc nie polecam. Patrzcie na to, jakie to ostre. Widzicie? Porysowało cegłę. Tutaj. Tu. Tu. Tu i tu. To jest ostre, ale to nie robi koniowi przy kopycie żadnej krzywdy. Jakieś gumki. Jakaś szczotka. Tak jak mówię, wszystko to brudne, bo dzisiaj czyściłem konia i nie przeczyściłem tych szczotek. Tu macie kolejny raszpel. Znowu do czyszczenia kopyt, czyli pilnik. Ale teraz... Czekajcie, teraz taki. O. On nie jest prosty, tak jak widzicie. On jest taki... Au, metalowy. Popukamy sobie. Okej, ląduje na to. Szczotka z długim włosiem. Sorry za dźwięki w tle. Kolejne. Chwila. Pędzel do kopyt. Nie otwieram wam całego, ponieważ jedną ręką ciężko. Grzyby i dorosz zwania grzyby. Kopystka. Okej. Patrzcie, tu ma taką dziurkę. Patrzcie teraz na to. Uj. Protestuję o ostrość kopystki. Ona też jest ostra. Uważajcie, możecie zahaczyć sobie o buta i go sobie rozedrzeć. Nie polecam się bawić. Tutaj jest od noża, a tutaj jest od kopystki. Patrzcie. Kopystka, nóż. Kopystka, nóż. Kopystka i nóż. Ogólnie nóż zrobił większą szkodę tego, ale kopystka też nieźle dała czadu. Okej, co my tu jeszcze mamy? O, i szczotka do masażu. Koni, tutaj macie grzebu, a tutaj macie do masażu. Zostawcie łapkę w górę.
tutaj subika gdzieś u góry, jak mi się uda wkleić przycisk subskrybuj na mój palec. A jeśli się nie uda, no to i tak subskrybuj z dzwoneczkiem, bo będziesz miał wszystkie moje filmy na bieżąco. Wpadaj na mojego Instagrama, link będzie w opisie filmu. A ja co? A ja sprzątam to. Jakieś szczotki. Aha, i zapomniałabym. Pokażę wam jeszcze coś tak. Tak po prostu. O. Miało być tylko szczotki, ale nie zaszkodzi. Poznajcie firmę E-Fol. E-Fol. Jakby co, to nie jest cena. Nie wiem, co to znaczy, oznacza. To nie jest cena. Nie wiem, co ten znaczek oznacza. Czekajcie, odłożę telefon i wam otworzę. Okej, ja już jestem. Tyle mam go. Tak, bo prezentuje się buteleczka. Oj, tu się zwróciła. No, on już jest na wyczerpaniu. Muszę koniowi domówić. To się pobrudziło trochę. Okej. Ja muszę to posprzątać. Nie wiem, jaki będzie następny filmik, ale mówię, podzielę sobie to na dwa filmy. Jeden ze szczotek, no i namuszczacza do grzywy i ogona i sierści. Efola polecam. Testowałam. Bardzo fajny. A drugi filmik, serki, na drugi filmik będzie z ląży, siodła, wędzidła, kantarów i tym podobnych itp. Także mówię, zostawcie łapkę w górę z subika, no i z dzwoneczkiem, bo będziecie, jak zostawicie, będziecie dostawali powiadomienia o moich nowych filmach, także wpadajcie. Pozdrowienka dla was, pa, pa.